Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Minecraft. Tak jak obiecywałem w tamtym odcinku, bodajże 4 dni temu, że nagramy serwera, tylko że serwer żeśmy sobie zresetowali. I jest dzisiaj ze mną pan Wiktor. Witam. Cześć, z tej strony Wiktor, zwany jako Ext. W sumie to odwrotnie, bo to jest Ext, ale mówimy na niego Wiktor, bo ma tak trudny nickname, tu widzicie nad głową, że w sumie wolimy mówić Wiktor do niego, tak. Ła, żartowałem. Taki. Sorki. Dobra, plan jest taki, chłopaki już tutaj przed nagrywaniem sobie tą górę wybrali. Nie dziwię im się, bo sam bym wybrał. Ale obok widziałem, że płynie rzeczka i ja bym się w sumie przy rzeczce osiedlił. Ale zbiorę sobie jakieś surowce może. Widzicie pewnie tak samo, nie? Radę ci trochę drewno. No, no, czuj się. No, więc no, serie będą pojawiały się dość chyba sporadycznie, bo wątpię, żebyśmy mieli tyle czasu, żebyśmy razem wszyscy nagrywali. Aczkolwiek myślę, że jakoś to będzie. Na serwerze gra jeszcze... Będziemy się starali. No, będziemy się starali, wiadomo. Na serwerze gra jeszcze Zagio, tylko go teraz nie ma. Ciul wie czemu. Nieistotne. A Kaskader, ale Kaskader jest na delegacji, więc też go nie ma. I gra jeszcze... nie wiem, czy obydwoje... W sensie obydwa Kamile, że tak powiem, też będą grały. Bo mamy dwóch Kamili na serwerze. Chciał też z nami pograć, jak z nim rozmawiałem. Tak? Tak. A, tu mam tu mamy items, ale jak widzicie, to nie działa u mnie, nie? Więc to jest tylko tak dla receptur. W zasadzie, żeby nie było. Dobra. Jakiś szybki kamień też wypadałoby zebrać. Bo tak. Dobra. Szybki kamień lecimy. O, nietoperek. O, i ten. Kurczak. Daj mu żyć. Właśnie głodny jestem, to tak nie działa. Oj, żelazo znalazłem ty. Ja z tobą. Nie ma, mi zajebisz żelazo. A poza tym żelaza nie wydobędziesz takim kilofem, co ty masz, no. To w sumie luzik. Dobra. Stone Age. Kolejny widzę ma Stone Age'a. Dobra. No i generalnie tu raczej się blisko słono osiedlimy. Nie wydobędziesz żelaza tym. Dobra. To chociaż żelazo jakieś mamy. A, ja będę musiał trochę i tak zebrać węgla, bo wy tu chłopaki i panie i w ogóle widzowie. Uważaj, nie topesz. Widzicie nic, ja zresztą też tak średnio widzę. Ukradłeś skrzynkę? No. Dobra, nic tu prawie nie widać. To ja mam swoją, czekaj. Nic tu nie widać, więc muszę jakiś szybko węgiel zebrać. Może tu? A może? Nie. Ale wiem, gdzie węgiel był na pewno. Na górze chłopaków, więc sobie pożyczę od nich węgiel już. Gdzie był węgiel? Bungiel. Ha. Węgiel był gdzieś tu chyba. U Artura na górze. Nie wiem, dlatego idę mu zarąbać ten węgiel, nie? Tylko mu nie mów. O, owce są, dobra, w sumie owce też spoko byłoby już teraz, żeby mieć dzień robić jakoś. Dobra. Zrobimy sobie pochodnie. I wsadzimy sobie je tutaj. Bo mam bardzo fajnego moda, który mi podświetla. Zresztą wszyscy mamy chyba te same mody powgrywane, nie? Tego co wiem, to tak. Lights, tak dalej, więc... Tak, tak, dokładnie. Więc spoko, więc nie powinno być raczej problemu, że ktoś ma coś innego. Zresztą ja te paczki chyba chłopakom nawet robiłem. Jak się nie mylę. Dobra. Idziemy zabić te... Ale spoko, bo mamy trzy różne drzewa koło siebie. To też mi się podoba, bo ja lubię jak jest to. No to jest fajne, no. Przynajmniej nie będziemy. Ole węgla tu jest. Ja pierdykam. Jak tu jest ładnie. Ja się nie dziwię, że Zagór chce mieszkać w tej górze. A na tej górze jesteś u niego? Ja pierdzielę. A to są trzy góry koło siebie, a Artur mówił o dwóch. No trzy są, ja wziąłem to, teraz ci powiem jaką. No ja już sobie jakąś chyba wybrałem. Jest bardzo ładna i jest moja. Dobra, zabiję owce i tobie dam ten. Wełnę, nie? Aha, złóżko, no, dobra. Czy bo nie mam na razie nożyc, żeby je obciąć. Ale jest tu tyle tych owiec, że spokojnie wystarczy nam. Dobrze. No, od groma tych owiec jest. Dobrze, kolejna. Jechać tu.
Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No nie, ja już sobie chyba wybrałem górę, którą ja chcę mieszkać. Tylko nie wiem, czy to... Teraz pod. Ogólnie moja góra jest 168 metrów stąd, także... Aha, sobie zaznacz, a w ogóle wiesz gdzie... Chodź do mnie może, jakbyś mógł. I ogarniemy staram sobie się temat. Idę na tą wysoką tutaj, gdzie byliśmy od początku, wiesz? No ja właśnie jestem niedaleko niej. Oła, nie mogę wejść. Patrzę na minimapę, ale cię jeszcze nie widzę. Biegnij na E, żeby do mnie dojść. Ja jestem na tej górce. No właśnie tak biegnę w tym kierunku. Już cię widzę, dobra, widzę cię. To ja ciebie nie widzę. No tu. A ja właśnie tą tu nade mną wziąłem. Aha, a ja wziąłem tą, tutaj ten teren. A Artur sobie pójdzie tam dalej, nie? Tam. Artur wziął tą dużą, co tutaj leci i z niej woda, spójrz. Aha, no to no, widzę ją. Tylko, że to... To jest... Nie, poczekaj, ja chyba źle mówię teraz. Ale ona, czekaj, ona się łączy z moją z Arturem? No tak trochę się łączy jakby moja z Arturem. No nie, poczekaj, bo ja tutaj gdzieś idę na swojej... Nie, poczekaj. A nie, dobrze, ja wziąłem wiesz którą? Nie, źle ci pokazałem z kolei. Jak tu staniesz, widzisz mnie jeszcze, czy nie? Pojrzysz na NE. No, NE, patrzę. Tam są u góry drzewa. Na... No. To tam właśnie tam działałem. No to... Aha, a ja wziąłem tą tutaj, to ja wtedy wezmę tą, co też chciałeś na początku, tą na W. Te dwie. Tą tutaj? No, jak ty jej nie chcesz. A Artur ma wtedy te dwie pomiędzy. Bo Artur powiedział... No Artur chciał tam, no ma tą, Artur ma tą wysoką, także... Dobra. On tam już jakiś miał pomysł, także... Dobra, no to spoko, już pod tym względem jesteśmy ugadani, co kto ma. Na pewno chciał zrobić, wiesz co? A chodź do mnie, jeszcze dam ci tą wełnę wtedy, nie? No dobra, idę. Co chciał zrobić? Ja on wiem, że on chciał połączyć, wiesz co, trzeba przekopać się tutaj i zrobić wodę, bo widzisz, ona tam się zatrzymuje. Słyszysz mnie? Ja wiem, że Artur na pewno chciał połączyć dwie góry. To wiem, to też mi mówi, bo chciał właśnie jakiś tam, wiesz, jak będziemy się budować jakiś tam most, czy coś tam w dalszych planach zbudować, nie wiem jeszcze dokładnie co. Jakiś most między na przykład naszymi tam zamkami, domami. O, tu mam jaskinię w tego, w Artura, w górze, zobacz. No to idziemy wyeksplorować jaskinię w górze Artura, co? No, tylko że nie mam pochodni. A nie, węgiel jest, czekaj. Stój. Masz tu kilka i włóż sobie do tarczy, do tego punktu z tarczą. Już. A wiem. A czekaj, nie, szare łóżko jak... Oddaj mi to, ja dam ci białe trzy. A ty mi daj tą, co ty masz. Daj mi tą... Tak, jak wygląda jakaś... Daj mi szarą wełnę. Zróbmy z tego ring. No, a daj mi tą szarą wełnę, co ci dałem, bo dałem ci, ale musisz mi ją oddać. Jest niedobry kolega. Za tobą. Dobra. O, żelazo pierwszy. Tak, ja zrobię jakieś wejście, nie? O. I ty od razu żelazo kopnie, kamiennym kilofem, żebyś sobie zrobił żelazo. Tak. Dobra, są dwa wejścia, w lewo i tu w prosto. W lewo jest chyba... Tylko, że nie mamy żadnego miecza, nie zrobiłem, no, kurczę, czekaj. Co sobie zrób. W razie czego by się przydał jednak, nie? Też tak myślę. No, pierwsze odcinki zawsze są nudne, ale później powinno być już lepiej. Na pewno na dzień dobry będę chciał ekspiarkę zrobić też. Bardzo, bardzo szybko, żeby szybko sobie EQ zupgrade'ować. No pewnie, fajny pomysł. Jak znajdziemy jakiś mob spawner, to od razu robimy przy nim ten znacznik i... I tyle. Dobra. Nie wiem, iść w dół? Idę w dół. W dół. Dobra, trochę węgla się nakopię. Też to się zawsze przyda. Na pewno... Duża zagadka. Dlaczego za żelazo nie dostaje się expa? No bo nie wypada jako item, tylko jako blok. A, widzisz. Tak jak węgiel, lapis, diamenty, redstone i takie pierdoły, to dostajesz za to expa, nie? Właśnie, jest ustawiony też licznik śmierci. No teraz oczywiście go nie ma, bo nikt jeszcze nie padł. Ale podejrzewam, że lada moment ktoś już umrze u nas. Właśnie, jaki jest poziom. Powiem ci, że Artur ej, blisko. Ej, cholera, jest peaceful ustawiony. Musimy zmienić tryb tego. Trudności. To jest łatwy. Peaceful to jest, że nawet potwory się nie respią. To musimy to zmienić. Powinien być trudny, bardzo trudny. Więc zaraz panie, taki zmienimy. W sensie po tej... Po tej nagrywce, bo oczywiście żaden z nas nie ma opa, że nawet nie możemy się teleportować w zasadzie już, bo to jest usprawiedliwe. Poprzednio ja miałem, zostałem oskarżony, że zbudowałem kurwa zamek na game modzie, to mi się bardzo nie podobało, dlatego teraz nikt nie będzie miał game moda i nie będzie takich oskarżeń i tyle. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tylko że no jak ktoś gdzieś pójdzie i nie będzie miał jak wrócić, no to trudno, nikt go nie przeteleportuje, nie? No tak. Ale mam zajebistą jaskinię, jak to pięknie wygląda, ty.
Ja nie wiem, gdzie ty żeś poszedł. Ja tutaj zszedłem na dół i to ja tak... Ja poszedłem w drugą stronę, taki wąski tunel był, bo chciałem tebie zostawić... Aha, no to ja tutaj w ja tobie chciałem zostawić się na ładniejszy. Znajdę oprócz. I w sumie chyba zrobiłem gorzej, bo ty dostałeś gorszy tunel z tego, co ja widzę. Pod tym względem, że u mnie to jest od groma rzeczy, nie? Aha, to są pochodnie chyba, co ci... A, już noc jest na dworze. Ale dobra, i tak nie ma potworów teraz, to się równo. Patrz, żelaza bym ominął, no. Tak, także mówię, Wiktor, no na pewno musisz jak najszybciej żelazo zebrać, żebyś miał te żelazne eku. I, tak, i nie tak, żałuj, no, sobie, i nie żałuj sobie robić tego eku, no bo to po to jest, żeby to zrobić, nie? No dokładnie. Dobra, to może jeszcze kamienny kilof dokończę, żeby węgiel wydobyć. Już mam piąty level. Ja mam trzeci jeszcze kopię tu węgiel. A jak już mówiłem, pierwszy odcinek nudny jest strasznie, ale to ma być takie wprowadzenie dla was widzów, a, że coś tu się zaczyna dziać i że lada moment będzie więcej odcinków. Chyba cię widzę, nie, to nie topiesz, ty jesteś chyba na różowo na mapie zaznaczony u mnie. No, ile jeszcze ten kilo wytrzyma? Czekaj, bo też była opcja F3 chyba i H jak się wciskało. F3 i H. Tak, jak wciśniesz F3 i H, to ci pokazuje, ile kill-off ma jeszcze wytrzymałości. A to wiem chyba, to mam włączone. Ja tego nie miałem i teraz właśnie sobie ustawiłem. No, mam Dynamic Lights, czyli widzicie, idę sobie z pochodnią, a ona mi rozświetla. Więc to też jest bardzo fajny mod. Dziwię się, że działa na... Przydatny w każdym bądź razie. Tak, w każdym to na pewno, przydatny to na pewno. Małe kółko chyba zrobiłem. Ja już mam dużo żelaza, trafiłem na dwie połączone, trzy połączone. No ja właśnie nie za bardzo, ja za to mam węgla tyle, że już mam chyba dwa staki. Ja mam żelaza już na całą zbroję, więc... A tu gdzieś jeszcze widziałem do wykopa, o właśnie tutaj. Więc za chwilę odjęło całe żelazneku w przeciągu 12 minut jak nagrywamy. A to spoko, bo z żelaznym eku mogę głębiej zejść do jaskiń i sobie wykopać, może jak będą, diamenty. No dokładnie. A, i nie wiem, tego nie mówiłem ani tobie, ani Arturowi, zakaz używania modów typu X-Ray, nie? Bo X-Ray na przykład pokazuje wszystkie cenne rudy, więc zakaz jest używany. Aha, no nie, no dobrze, wszystko jasne, wiadomo, czysta gra. Czysta gra, no bo to bez sensu, no bo a, idzie to poznać, bo będą prosto tunele wykopane przez was, na przykład, do centralnie do tych, do diamentów, nie? Więc te, no. Nie ma co próbować, bo się skapniemy. No ale to wtedy nikt nie oszukiwał, więc wątpię, żeby teraz ktoś chciał. Nie, to nie ma przyjemności z potem. Och, dobra. Tylko obawiam się, że te jaskinie, które zwiedzamy, nie stawiamy pochodni oczywiście. Bo my, no zaraz możemy się zgubić. Mamy moda, tak, zaraz się zgubimy. To raz, a dwa, że jak ustawię potem moby, to będą się respić tam tutaj moby. Bo nigdy nie ma pochodni. No właśnie. A ja mini mapę wyłączyłem. Czekaj, jak się mapę... Ha, dobra, już wiem. Jak system F3 i H, to mi się wyłączyło. Minimapa akurat, no teoretycznie też jest jakimś ułatwieniem, takim powiedzmy alocitem, bo dużo rzeczy widzimy, co jest wokół nas, nie? No ale... No dokładnie. Myślę, że no... Znaczy używamy jej głównie po to, żeby sobie ustawiać waypointy, żebyśmy wiedzieli, gdzie my jesteśmy, więc... No dokładnie, to można się łatwo zgubić. No, no, no. I też łatwiej nam jest sobie w terenie ogarnąć. Zaznaczymy sobie, kto ma gdzie domek i w ogóle, więc... W ten sposób. Ile mam już żelaza? 48. Dobrze. No to ja już mam cały żelazny eku zaraz zrobiony. Ja mam 36. Chyba tędy szedłeś wtedy, tak mi się wydaje bynajmniej. Chodzę do góry. Nie wiem, ja pamiętam, gdzie jest wyjście. Ja już dalej nie eksploruję. Teraz sobie tylko... No ja właśnie nie wiem, gdzie jest wyjście. No to jak ja wyjdę, to podam ci koordynaty, gdzie jest... wyjście z tej jaskini, nie? Dalej sobie już przejdę. No dobra, to chociaż zaraz zbudujemy jakiś prowizoryczny blaszak, żeby postawić chociaż jakieś podstawowe rzeczy. No ja zawsze jak zaczynam grę, to zawsze, ale to zawsze buduję moją lepiankę. No, lepianka musi być. Ale taką typową lepiankę, bo to jest wszystko z dyrtu zbudowane, nie? Znaczy, no, z dyrtu, dobrze, nie? No, ale teraz trochę pokopaliśmy, mamy kamień, chociaż można z kamienia zbudować. He, też racja. Ja mam 12 kamienia tylko. Tak, tak staram się omijać kamień, żeby kopać to, co trzeba. No ale dobra, góra Artura jest troszeczkę już wyeksploatowana. A, i też taka ciekawostka dla ciebie, nie wiem czy wiesz, jak my mieszkamy teraz w górach,
to pod tak. ziemią powinno być dużo i takich innych surowców, jak emeraldy, takie wygląda jak diament, tylko że jest zielone. Wiem, bo ja trochę kopałem, także wiem jak to wygląda. Dobra, piszę ci koordynaty wyjścia. Zaraz napisz to najwyżej sobie. To jest centralne wyjście z tej jaskini, nie? Co ja ci powiedziałem? No w dobrym kierunku idę chyba, bo ja się tak trochę tutaj zacząłem kopać. Coś tu chodzi? Co to jest za... Aha, squid. No dobra. No, mapę no chyba nie, za piątym razem lama, wybraliśmy. Chyba nie w tym kierunku. Trzy razy jak ustawialiśmy mapę, to nam się ustawiał wyspa. A na wyspie beznadziejnie się mieszka, no bo to co, mała wyspa i co, wszyscy mamy się pomieścić na wyspie, to tak nie bardzo, nie? Dobra, no tu mam super teren właśnie na to, co ja chcę zbudować. To mi się podoba. Budujemy lepiankę. Aha, żeby zbudować lepiankę, trzeba mieć jeszcze materiały do zbudowania lepianki. To w sumie... Dokładnie. Ja nie mam, a ja nawet nie mam piasku, nie? No właśnie. To jest z piaskiem. Znaczy, czy piasku, w sensie, no tak. Źle powiedziałem, miałem na myśli co innego. Dobra, żarła nie potrzebuję, to może sobie najpierw przetopię to. I troszeczkę. No tędy szedłem, ale nie robię teraz. Tak, już wiem gdzie jestem. Dobra. Starczy mi na lepiankę. Aha, i drzwi trzeba, no tak. No, mimo że to lepianka, to wypadałoby, żeby lepianka też miała drzwi, no nie? Mimo wszystko lepianka bez drzwi to nie lepianka. To co, może wyprostuję, bo nie podoba mi się to. A w ogóle piecyki mi się śmiesznie świecą. Jak dodam filmik, to ci wyślę, że wstawiłem i zobaczysz, jak u mnie na shaderach piecyk się świeci. On jest aż cały biały, nie? Zobaczę. Beka, po prostu to wygląda z tego. O, i mam własne źródełko lawy. Niedaleko. O, i wejście do jaskini. No super. Kurczę, czy ja dobrze idę? No ja wysłałem ci koordynaty, no już więcej nie mogę zrobić. No właśnie wiem. Niestety. A czekaj, jest jakoś zobaczyć czat jak był? No enter wciśnij, to zobaczysz. Ja ci przepiszę. Aha, jeszcze 69, 64, 165. A dobra, to. O jednak się pomyliłem, to nie robi wielkiej różnicy. Dobra, i już żelazny kilo. Ruch. Dobra, noc już przechodzi, więc spoko. To dobrze. Tylko muszę to trochę minimapie skonfigurować, bo na czerwono mam... na różowo graczy, na niebiesko w sumie nie wiem, co chyba itemy jak leżą, tak. To są itemy jak leżą, ja troszkę rozpraszam. Się to jest też spoko. O, jestem. Jak ja budowałem te lepianki teraz, że one takie ładne wychodziły? Jest wyjście. Byliśmy. Już masz wyjście? Widzisz mnie? Nie macie. Ty chyba złym wyjściem wyszedłeś, co? A jakie masz koordynaty na minimapie? Właśnie powiem, wiesz co? 125, 162. To źle. 51. To bardzo źle nawet bym powiedział. Bym rzekł. Czekaj, czym się owce wabiło? Chyba zbożem, nie? Żeby przyszły do ciebie, tak mi się wydaje. Słucham. Trzy i tu. Tu chyba tak budowałem lepianki przeważnie. Chyba sobie dodam, wiesz co, do checkpointa, będzie mi łatwiej. I no, też jest racja, to o wiele łatwiej ci wyjdzie. Ile było ostatnio, pamiętasz? 64? 109, 64, 194, no.
No pięknie. Aha, a czemu ja jestem tak nisko? Nie wiem, może w jakiejś jaskini jeszcze siedzisz. Nie zastanawiam, wiesz? Dobra, moja lepianka rośnie w oczach. Podoba mi się to. Ja jestem pod swoim, pod swoją górą. Budowanie tej mojej lepianki jest bardziej wymagające niż budowanie normalnego domku, nie? Ale tak serio. Może i naszej tej lepianki kiedyś budowałem? No nie pamiętam. Nie jest to teraz ważne. Że budowałem lepianki. Dobra, i teraz tutaj taki myk mały będzie. Patrzcie, państwo mili. To nawet Wiktor nie wie, że tak można. A może normalne drzewko zbudujemy. Proszę, że mi się kilo kończy. Ojej, ale czy ja na pewno... Aha, dobrze zbudowałem. Będzie to drewno. Tak, dobrze zbudowałem. Tylko teraz zepsułem. Nie to. Raz, dwa. I tu będzie korzeń. O, w ten sposób będzie lepianka zbudowana. Tak? Na pewno? Nie wygląda to złe. Chyba nie budowałem tak lepianek. No ale trudno, już jak już zbudowałem, tak to już nie to będzie. Chandelier trzeba zrobić, żyrandol. Dobra, mamy to. No, no, chyba nie budowałem tak lepianek. Ej, no to po co tak nie budowałem lepianek? Aha, bo tu już jest domek, dobra. Tylko jak potrafię się zgubić na takim krótkim odcinku. O, chyba już wiem, jak budowałem lepianki. No, powiem ci, że rzeczywiście całe 15 minut odcinka próbujesz wyjść. Co jest bardzo ciekawą rzeczą, no ale... Jak wyjdziesz, to powiedz, to skończymy nagrywanie. Żeby ci wstydu oszczędzić. No, dobra. Już wiem, co poszło nie tak w mojej budowli. Znalazłem. To skieruj się do mnie, bo ja już zamierzam zakończyć nagrywanie. Kierować się do ciebie? No by było, gdybyś przyszedł do mnie. W tym momencie jestem na 7. W każdym razie właśnie skończyłem nagrywanie, kliknąłem przez przypadek. W każdym razie bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. I co, nie... Dziękujemy. Właśnie. Nie wiem, czy odcinki będą pojawiały się regularnie i czy zawsze ktoś będzie na tym odcinku, no ale tak to już... Będziemy robić co w naszej mocy. Na pewno jakieś wypady na jakieś grindery, na jakieś tam inne moby, inne bossy będą nagrywane, ale takie jakieś budowanie to raczej wątpię, nie? Pokiwaj głową, że tak. To dokładnie. No, także dziękujemy serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.